Zanim zaczniemy, wybaczcie mi, jeśli bym brzmiała jakoś dziwnie, ale mam mały katarek i no cóż. Hej, z tej strony Zatem Kicia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest ten moment, kiedy nie mam żadnej weny do dalszego rozwijania czterech drzew, przez co nie bardzo mogę zrobić jakiekolwiek speedpainty czy animacje, bo nie mam nawet historii, którą bym mogła w nich pokazać, ale dalej powinnam robić filmiki, by mi kanał nie umarł, więc... Sytuacja jest trochę kiepska, ale wpadłam na pomysł, że zamiast robić jakąś animację czy speedpaint jakiejś sceny, zrobię art style challenge, ponieważ to jest dość proste i przyjemne i będzie jakiś content na kanał, więc same plusy. Na początku chciałam zrobić 6 rysunków, ale okazało się, że rysowanie ich zajmuje mi za dużo czasu, dlatego ograniczyłam się do 3. Zaczęłam od mojego stylu, co raczej nikogo nie dziwi. Nie wiem, czy tak naprawdę mam zbyt dużo o tym do powiedzenia, po prostu zwyczajny rysunek. A, jeszcze, rysuję Sienę. Rysuję Sienę, tak. Jeżeli ktoś nie wie, to dawniej się nazywała Brązową Gwiazdą. Obecnie zmieniła mi imię na Sienna, ponieważ w nowej wersji Czterech Drzew zmieniam imiona moich postaci na takie prawdziwe. Mało spotykane, ale dalej prawdziwe. Nie mam zbyt dużo o tym do powiedzenia, poza tym, że miałam mały problem z narysowaniem ciała. Jakoś tak mi się wydawało zbyt małe, więc trochę czasu nad tym spędziłam. Drugim stylem, który wybrałam, był styl Attack on Titan. Tyle, że zdecydowałam się na styl z 4. sezonu, bo uznałam, że te poprzedniejsze są dość podobne do mojego i będzie dość mało kontrastu, więc 4. styl po prostu bardziej pasował. To, co zauważyłam w stylu 4. sezonu Attack on Titan, jest to, że jest on znacznie bardziej realistyczny niż te poprzednie. To samo tyczy się kolorów. Dlatego też, robiąc ten rysunek, dałam Sienie bardziej realistyczne kolory oraz jej kocie elementy twarzy bazowałam na tym, jak wyglądają prawdziwe koty. W sumie podoba mi się bardzo, jak to wyszło i zastanawiam się nawet, czy może nie byłoby dobrym pomysłem przerzucić się na bardziej realistyczny art style. Nie mówię, że tak będzie. Mówię, że tak może być. Nie mówię, że tak będzie. To jest tylko pomysł. W ogóle tak na marginesie, Sienna ma coś tam już wspólnego z Attack on Titan, ponieważ jej fryzura jest zbazowana na połączeniu fryzur Erena i Mikasy z tego właśnie anime. W ogóle mam nadzieję, że nikomu nie zaspoilerowałam nic moimi rewkami, ponieważ mogą się tutaj znaleźć jakieś spoilery. Także... Wiem, że jak ja oglądałam Attack on Titan, to bardzo się bałam spoilerów. W sumie... Jak oglądam cokolwiek, się bardzo boję spoilerów. Zasada numer jeden, jeśli oglądasz jakąś serię, nigdy nic z tym nie googluj. To jest zasada numer jeden. Jakby, no. Ostatnim stylem jest ten Tima Burtona i na początku wyszło mi najgorzej z tych wszystkich rysunków, ale później
Następnego dnia, jak zrobiłam ten speed paint, wróciłam się, dodałam trochę cieniowania i teraz uważam, że wygląda całkiem okej. Ale na początku nie wyglądało zbyt dobrze i byłam trochę zawiedziona tym rysunkiem. Myślę, że to się stało dlatego, że uznałam, że skoro ten styl jest taki dość nieuporządkowany, to mogę zrobić line art z tym samym pędzlem, którym robiłam szkic. I to się okazało kiepskim pomysłem, bo później nie wiedziałam do końca, jak zrobić cieniowanie. Kolejnym kiepskim pomysłem było też to, że użyłam tylko dwóch refek z tym od Tima Burtona. Jakby... To był naprawdę bardzo zły pomysł. A, i tutaj też zmieniłam cienie nieco kolory, by bardziej pasowały do tego stylu właśnie, bo... z tego, co mi się kojarzy Tim Burton, to jego postaci raczej zbyt bardzo nasyconych kolorów nie mają. A kolory, których ja normalnie używam do rysowania czterech drzew, raczej postaci z czterech drzew, są dość sporo nasycone. W ogóle to zastanawia mnie, czemu do obu z tych styli Attack on Titan i z Tima Burtona stylu, że nie wzięłam żadnych obrazków, żadnych refek dzieci, ponieważ w obu tych stylach są gdzieś narysowane jakieś dzieci. I Sienna tak naprawdę w tym designie, jakim rysowałam ją w tych rysunkach, jest jeszcze dzieckiem. Więc trochę proporcje się mogłyby mi nie zgadzać, ale no dobra, to przymknijmy na to oko, przymknijmy na to oko. Prezentują się wszystkie obrazki. Napiszcie, co o nich sądzicie w komentarzach, który się z nich najbardziej podoba, który najmniej. Mi się osobiście podoba styl Attack on Titan. Ale to już mówiłam. No to do zobaczenia w moich następnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!